heroiny typ Adele albo Thelma ma Etty James. Ale preferuję Thelma ma. Przygotowania idą dobrze. Jak pan zauważył, wszyscy trenujemy, ale no jest dobrze o tym. Trochę się denerwuję, ale chyba jest okej. Panowie, na finale Świdnickiego Talentu zaśpiewacie utwór Trzeciego Wymiaru Dla Mnie Masz Styla. Czy to nie za bardzo ryzykowny wybór? Właśnie według nas to jest taki track, który zna publika po prostu. To jest track, który się podoba, można tym zachęcić ludzi tak jakby do siebie, łatwo tak jakby zabawić ludzi. Nawet można powiedzieć na początku coś tam, nie wiem, śpiewajcie z nami, znacie tekst. Dobry, znany track po prostu. Zastaje nowy epizod, to dodanie bez wyniku. To legenda 5, zapisz sobie w notatniku. Bo to jest zadawane tutaj na 100%. Nie musisz się tym jarać, nie robię tego dla osób, tylko po to, żeby powiedzieć w kilku słowach, to jest rap, który teraz trzeba ukoronować. To dlatego to tutaj jestem, to słyszeliście. Jestem koniak nawet bez formy, niszczę system, mam skillsy. Czyli chcecie rozgrzewać publiczność? No tak, można tak powiedzieć. No na przykład ja w takim stylu muzyki się bardzo dobrze czuję, tak szybko śpiewają, bo w takich wolniejszych to czasami no nie czuję się takim czymś dobrze, ale tak szybko śpiewać, tak szybko, niektóre momenty takie szybkie są, to właśnie to lubię i właśnie to mi zawsze wychodzi. Ty wiesz, to pewnie w sumie, dlatego bujasz się tu z nami i wyrzuć swe ręce w górę. Szukasz bifu, że trafiłeś, pomyśl, na tym terenie wszyscy zbieramy drony. Wiem to na pewno, tak i teraz zrobię tak jak bełko, bełko. W takiej muzyce? Tak, jakiś tam romance językowe. Pomyłka, to jest przemocno słyszalne. Właśnie tak wspaniasko, tak jak kolega mówi. Myślicie, że uda wam się porwać publiczność podczas występu? No może porwać się uda, ale nie wiadomo, czy wygramy. Orły, sokoły, herosy. Zespół 0% zaprosił was do swojego studia, żeby popróbować, jak się gra z zespołem. Jakie wrażenia, panowie? Czy już graliście, czy jeszcze nie? No, na razie jeszcze nie graliśmy z samym zespołem. Zaprosili nas głównie, może tak, największym problemem naszego zespołu jest znalezienie perkusisty, bo bez perkusisty to jest tak, że każdy gra bardziej sobie niż, prawda, do zespołu i powstają po prostu pewne rozdźwięki, które mogą spowodować właśnie takie granie no troszeczkę nieciekawe. Gram dla siebie, nie dla innych, więc po prostu no taką mam filozofię, bo to daje maksimum rozluźnienia przy graniu i nie powoduje, że człowiek po prostu się spina i to naprawdę stres nie jest dobrym tym i wychodzi lepiej, jeżeli się to wszystko po prostu postawi tak o. To histeryk, drobny cwang, szczętna mruwa. Niepoważne to nie szczere, jak wolne manekiny. Kuba, załóżmy, że wygrywasz Świdnicki Talent, co dalej? Czy wiążesz swoją przyszłość z muzyką, czy raczej jest to przygoda? Spróbuję wiązać swoją przyszłość z muzyką, ale no, tak naprawdę ciężko jest teraz wybić się, czy może jakoś później w tym kierunku się kształcić. No, ciężko powiedzieć, jakoś tak nie patrzę w przyszłość. A myślisz, że Świdnicki Talent pomoże ci w tym? To na pewno jest jakiś krok do przodu. Jeszcze nie wiadomo, no zobaczymy co z tego wyniknie. Miałeś już przyjemność wystąpić dzisiaj na scenie? Nie, jeszcze nie miałem przyjemności. Panowie, za nami kilka występów uczestników Świdnickiego Talentu. Jak ich oceniacie w tej chwili? No Świdnica ma trochę takich, kurczę, widzę, jeszcze nieodkrytych talentów, także fajnie, że oni tutaj są, śpiewają. Im więcej ludzi ich pozna, tym łatwiej im będzie się pokazać. Poziom jest dosyć wysoki, jeśli chodzi o to przedsięwzięcie. No jesteśmy na półmetku, może troszkę nawet dalej. Zostały nam teraz jeszcze
wokalistki i wokalistki, którzy zagrają bez podkładów, tylko z akompaniamentem gitarowym bądź klawiszowym. No i zobaczymy, jak będzie. Po tych wstępnych przesłuchaniach jakiś faworyt, faworytka? Faworytów, no jest ciężko, bo jest poziom naprawdę wysoki. Jest tutaj kilka takich nieoszlifowanych diamentów, że tak powiem. Ale no, to już nie nam oceniać. My już swoją robotę wykonaliśmy. Teraz mamy tylko jakieś tam kilka zastrzeżeń do poszczególnych osób. A już się wszystko okaże 9, nie? To już tam będzie ktoś inny od oceniania. Ewentualnie dajemy takie swoje wskazówki, to co my myślimy, żeby ewentualnie to wykorzystali. Staramy się być obiektywni, także nie oceniamy ich tak w 100%. Tylko ewentualnie dajemy właśnie takie swoje takie już prywatne uwagi. Jaki repertuar na finale? Zróżnicowany, dość zróżnicowany. Myślę, że też dużo ludzi poszło w stronę rocka. Dużo kawałków takich rockowych. Będzie też dwóch wykonawców hip-hopowych. To jest taki szczegół. Myślę, że no różnie będzie. Teraz słyszymy jakieś takie różne ciekawe dźwięki. Zobaczymy, co będzie dalej. A właśnie ten hip-hop, czy on nie za bardzo odbiega od tego, co będzie prezentowane podczas finału? Odbiega, że tak powiem, bardzo, bardzo. Aczkolwiek chłopaki wykonali to w sposób bardzo oryginalny, kontrowersyjny. I myślę, że to może zrobić wrażenie. Bo tego ludzie też chcą.